My się już w ogóle dawno nie widzieliśmy, bo jak dzisiaj podpatrzyłem na Instagramie, to tu już się cały rękaw pojawił, proszę państwa, tatuażowy. Tu. No i teraz jest schowany. No i to już dawno temu, chyba w 2019. A to trochę tak działa, że to jest takie uzależniające, bo mam takie przypadki wśród przyjaciół, że jak się już zrobi jeden, dwa, to już potem tak chcesz. Możliwe, wiesz co, ja nigdy nie zakładałam, że skończę cały rękaw. Na początku były to pojedyncze tatuaże, dlatego ten mój rękaw jest bardzo nieuporządkowany i zapewne, gdybym robiła go od początku, nie wyglądałby tak jak teraz i być może nawet w ogóle nie robiłabym rękawa, ale że coś już zapoczątkowałam, co potem mi się nie podobało, chciałam to poprawić, zmienić, no to wylądowałam z rękawem. No ale najważniejsze, że to wszystko z serducha płynęło i to jest po prostu twoje. Miałaś tak kiedyś, że ukrywałaś takie rzeczy przed bliskimi, rodzicami i tak dalej? Oczywiście, bo moim rodzicom nigdy się nie podobały tatuaże i w sumie zawsze, kiedy jechałam na sesję tatuażu, to było to w tajemnicy. Oni dopiero widzieli po czasie i ta moja babcia jeszcze biedna cały czas, ale nie, rób już więcej tych tatuaży. Strasznie to przeżywali, pamiętam. A teraz już mam taki etap, że nawet już nie myślę o kolejnym. Jakby nie mam na razie takiej potrzeby. Nie mówię, że nie. Być może kiedyś coś mnie do tego skłoni. Na razie zupełnie o tym nie myślę. Teraz priorytetem są potrzeby muzyczne, bo też spotkaliśmy się przy okazji promocji singla Nie jest tak źle. Zastanawiałem się, bo zawsze trzeba wybrać tę piosenkę singlową. Dlaczego akurat ta? Nie był łatwy i powiem ci szczerze, ja pracowałam przy tej piosence z Jeremim Sikorskim, Kevinem Glejem, Andrzejem Jaworskim. Spotykaliśmy się trochę w Warszawie, trochę u mnie w Bielsku. Były to takie fajne, spontaniczne sesje nagraniowe i zrobiliśmy 10 utworów. I z tych 10, jakby po konsultacji z wytwórnią i z innymi ludźmi, z którymi współpracujemy, padł na ten wybór. I my początkowo byliśmy zaskoczeni, bo to był też taki utwór, który wyszedł nam tak spontanicznie. Nie zakładaliśmy, że on będzie singlem, bo był w zupełnie innym klimacie, niż sobie na początku zakładaliśmy. Robiliśmy dużo takiej muzyki dance'owej, elektronicznej i nagle wyszedł nam właśnie ten utwór. I nagle się okazuje, że wszyscy stawiamy na ten utwór, a my, ale jak, naprawdę to ten utwór? Serio? Ja mówię, no okej, w porządku, bardzo lubię. Ja muszę przyznać, taka moja prywatna opinia, że w tym utworze słyszę bardzo dużo tej Eweliny, którą już znam. Ty powiedziałaś teraz o kierunku dance'owym, elektronicznym. Jest coś takiego, że jak poznamy jeszcze inne utwory, bo domyślam się, że płyta się też pewnie tworzy, to zobaczymy też coś innego? Myślę, że tak, na 100%, bo ten utwór rzeczywiście był zupełnie inny od tego, co tworzyliśmy, nad czym pracowaliśmy. Ja muszę przyznać, że ten utwór jest takim dość bezpiecznym wyborem, bo nie jest to nic takiego odmiennego od tego, co bym, można powiedzieć, prezentowała wcześniej. Dlatego myślę, że jeszcze na pewno niejedną osobę zaskoczę. Ale ci, którzy z kolei uwielbiali tę starą, że tak powiem, odsłonę, na pewno są też zadowoleni, bo to jest takie przytulenie i przypomnienie, że hej, wracam do was. Jak ci się współpracowało właśnie z nową ekipą, że tak powiem, z Kevinem, z Jeremy? Właśnie bardzo dobrze mi się współpracowało, bo ja już wydałam 4 albumy i większość tekstów czy linii melodycznych to są mojego autorstwa, więc w pewnym momencie artysta już ma coś takiego, że jest przesycony, zjada własny ogon, powiela swoje pomysły. Bardzo ciężko jest wyjść z czymś nowym, świeżym. Nie wiem, czy też brałaś udział kiedyś w takim obozie, bo mówi się o takich kampach, gdzie... No można powiedzieć, tak? Że właśnie to tak wyglądało trochę jak taki kamp. Chłopaki przyjechali do mnie, bo mamy taką willę na wynajem z basenikiem, więc okoliczności były naprawdę bardzo sprzyjające. Wszyscy wyluzowani, wokół natura, zwierzaki, bo ja mam też bardzo dużo zwierząt. Ja gotowałam, też lubię gotować, więc była kuchnia włoska w menu. I był taki fajny, luźny klimat, że chłopaki wstawali, nura do basenu, potem parę pomysłów. Nie, no tak to można pracować, tym, że to są jakieś wolne terminy w tej willi, bo to możemy, też możemy po prostu się tam, wiesz... Zapraszam, zapraszam. Ewelina, żeby wrócić, to trzeba mieć chwilę przerwy. W twoim przypadku faktycznie tak było, jeżeli dobrze policzę, to takie 3-4 lata od ostatniego singla. Z czego wynikała akurat ta przerwa? Z jakich twoich wiesz potrzeb? Z jakich moich potrzeb? No też trzeba głośno powiedzieć, że pandemia troszkę jednak ograniczyła taką działalność artystyczną, to raz. Dwa, ja mówię, jestem cały czas artystą tworzącym, więc to, że wydaję rzadko, nie oznacza, że nie tworzę wcale, bo robię bardzo dużo utworów, dużo pomysłów, ląduję po prostu w szufladzie. Trzeba mieć czego potem nagrać ten krążek. Oczywiście, wiesz, to się tak mówi, ale tutaj zrobiliśmy 10 utworów, z czego wybraliśmy jeden, tak? I najprawdopodobniej do żadnego z tych pomysłów już nie wrócimy, tylko będziemy tworzyć kolejne. Więc naprawdę to jest bardzo trudne. Wydaje mi się, że na początku było mi może troszkę łatwiej, bo jednak jak człowiek ma wydać ten swój pierwszy album,
to składa te pomysły gdzieś tam chyba przez całe życie, że wtedy masz wrażenie, że jak wydajesz te 10 utworów, to wręcz jest to za mało, no bo przecież tyle byś chciał pokazać, tyle nagrać, tyle opowiedzieć, a później już się robią schody, wiesz, potem jak już masz świadomość, że jednak są odbiorcy, którzy mają wymagania wobec ciebie, jakieś oczekiwania wysokie, coraz wyższe, to już jest taki ciężar na barkach. I wtedy nie tworzy się tak fajnie, spontanicznie, jak wtedy, kiedy nawet nie wiedziałeś, że te twoje utwory trafią do jakiejś większej rzeszy słuchaczy. Wchodziłaś do tego show biznesu 11 lat temu, powiedziałaś teraz taką fajną rzecz o tych oczekiwaniach słuchaczy, tylko tych słuchaczy jest, wiesz, tysiące, miliony, ty jesteś jedna, pewnie trzeba jednak gdzieś znaleźć ten kompromis czy balans, słuchać swojego serca. Robię taki podjazd po prostu pod pytanie, jakich ty rzeczy przez tych 11 lat dowiedziałaś się o tworzeniu muzyki, o show biznesie? Widzisz na przykład taką różnicę, że po 11 latach masz większą decyzyjność, większą swobodę, że jest taka jakaś legenda o początkach kariery muzycznej, że na początku ta decyzyjność nie jest taka duża? Na pewno wiele sytuacji zaobserwowałam przez te ostatnie... Ten uśmiech dużo mówi. 12 lat. Sytuacje były różne i to wiesz, to też nie są często takie rzeczy, o których się mówi głośno, bo są umowy, nie umowy. Dochodziło do spięć na linii, powiedzmy, nie wiem, wytwórnia, artysta, bywały takie sytuacje. Tego jest naprawdę bardzo dużo i artysta się musi troszkę nauczyć funkcjonować w takim świecie, że to nie jest tylko coś takiego, że ja dzisiaj wydaję utwór i niech się dzieje co chce, to jest moja decyzja, mi się podoba, jest super, jest fajnie. I często było tak, że coś, co mi się podobało, co uważałam, że odniesie sukces, na przykład tego sukcesu nie odnosiło. Więc gdzieś tam przy takich ruchach, kiedy wydajesz nowy utwór, już powiedzmy jak ja po 12 latach, musisz o tym na pewno dużo więcej myśleć, radzić się ludzi, zrobić takie, wiesz, wewnętrzne badania, co się komu podoba, czy to jest fajne, czy to jest niefajne. Tak samo jak kiedyś na przykład wydałam utwór T-shirt i ludzie nie zrozumieli, że to jest jakby taki pastisz. Chociaż jeden z topowych komentarzy podpiętych na YouTubie faktycznie już mówi, to ja może ja wam wytłumaczę, bo Ewelina chciała i tam jest właśnie dobra. No właśnie, wiesz, i czasami twoja intencja niekoniecznie jakby jest spójna z odbiorem widza, słuchacza. Więc to, co ty masz tam sobie w głowie, myślisz, ale wymyśliłam fajną rzecz, tutaj sobie robimy takie żarty, a nikt tego żartu nie kuma. Więc tak też bywa. Proszę skumać, że nie jest tak źle. Wspaniały utwór, który już możecie zobaczyć na YouTubie, bo tam już wspaniały klip. Tak, mogę jeszcze coś dodać, oczywiście, bo właśnie... nawet jeszcze nie kończymy. A propos tego, że tych komentarzy, natknęłam się na taki komentarz, że ktoś napisał, że teledysk nie ma związku z piosenką. A zupełnie tak nie jest, bo nie dość, że scenariusz pisałam ja pod ten tekst i przekaz był tam dość jakby taki naprawdę konkretny, bo chodziło mi o to, żeby pokazać, jak ludzie w dzisiejszych czasach żyją takim życiem na pokaz i często zakładają maski, które po prostu nie są ich prawdziwą twarzą i żyją życiem nie swoim, tylko wyimaginowanym, udawanym. I tam właśnie w tym klipie jest dużo takich rzeczy, jak na przykład jeden z aktorów liczy pieniądze i tam jest fałszywy banknot, czy tam, wiesz, dziewczyna, która sobie coś tam gdzieś wypycha, czy sprzedaje tą biżuterię, super uśmiechnięta. I te wszystkie zakłamane osoby, wiesz, spotykają się na idealnej imprezie, z idealnymi fryzurami, ubraniami i każdy ukrywa coś przed drugą osobą. I te ich uśmiechy to są takie pozorne po prostu, a co tam w środku gra, to my nie wiemy. A na sam koniec już się w ogóle dzieje totalny rozpiernicz i wszyscy ściągają wszystko z siebie, chcą się pozbyć tego ciężaru ze swoich barków i być po prostu sobą. I taki jest też przekaz do tego, żeby być szczerym ze sobą i ze światem po prostu, że nie ma sensu udawać i kreować się na kogoś, kim się nie jest. No i ten rozpiernicz właśnie możecie zobaczyć na YouTubie już tym razem z wiedzą, co autor miał na myśli. Teraz możecie znaleźć te elementy.